wyjazd na Malediwy to nasza nowość. Serdecznie zapraszamy na tygodniowy pobyt na Malediwach. Będzie pięknie, będzie autentycznie, będzie lokalnie. Cudna woda, piękna pogoda. Jeśli Malediwy, to tylko z nami. Lot na Malediwy nie jest może bardzo długi. Proponujemy jedną przesiadkę i w przeciągu kilkunastu godzin od wyjścia z domu znajdziecie się w boskim raju. Malediwy mogą być bardzo luksusowe i bardzo drogie, ale mogą być też drogie, troszkę mniej luksusowe, za to obfitujące w bardzo wiele atrakcji. I to właśnie na nie stawiamy podczas naszego wyjazdu. Zakwaterujemy Was w urokliwym, małym, butikowym hotelu. Niedaleko od niego będzie przepiękna plaża Bikini Beach, tam gdzie każdy z nas będzie mógł w stroju delektować się urokiem białego piasku oraz błękitnej wody. Codziennie pod okiem pilota i lokalnej opiekunki wybierać będziemy się na przeróżne wycieczki. Malediwy odkryją wszystkie swoje tajemnice, pokażą Wam cały świat podwodny. Spotkamy żółwie, szukać będziemy także wielorybów, a później z nimi pływać i nurkować. Na pewno wybierzemy się na poszukiwanie delfinów o zachodzie słońca. Mamy w planach także cudowny piknik na łasze piachu pośrodku niczego oraz wiele innych cudownych atrakcji. Malediwy to z pewnością taki kierunek, który powinny wybrać osoby lubiące wodę, pływanie, snorklowanie. To także propozycja dla osób, które nurkują z butlą. Dla nich także znajdziemy na pewno odpowiednią ofertę. Krystalicznie czysta woda, przepiękny jej błękit albo lazur. Do tego temperatura, osoby głodne plażowania oraz słońca. My postaramy oswoić się wszystkie te atrakcje i ułożyć je w taki sposób, aby nie było nudy, aby wyjazd utrzymany był w dobrym tempie. Kuchnia na Malediwach to mieszanka i kuchni hinduskiej, i trochę wpływów afrykańskich, i trochę międzynarodowego miszmaszu. Bądźcie nastawieni na to, że nikt z Was nie będzie głodny. Nasza propozycja wyjazdu na Malediwy narodziła się tak naprawdę po moim krótkim, rodzinnym pobycie na najprawdziwszej wyspie, bez wielkich, zamkniętych, trochę sztucznych resortów, a w takim nawiązaniu do autentycznego życia na Malediwach. I to chciałabym Wam pokazać i na taki wyjazd chciałabym Was zaprosić. Wybrałam przepiękną wyspę, która jest długa, bardzo wąska, na której toczy się całkowicie normalne, codzienne życie. Takie, gdzie będziemy mogli być blisko ludzi mieszkających na Malediwach, poznać ich troski, poznać ich zmartwienia, ale także radości. Pewnie wielu z Was marzy o Malediwach i szuka tego haczyka, żeby się na nie wybrać. Ja ten haczyk mam. Przejechałam Malediwy, byłam tam kilkukrotnie, sprawdziłam, co warto zobaczyć i to chciałabym Wam teraz pokazać. Serdecznie zapraszam na nadchodzące wyjazdy na Malediwy, gdzie nie zatrzymamy się w wielkim resorcie, gdzie nie będziemy z daleka od autentycznej, lokalnej ludności. Wręcz przeciwnie, zamieszkamy w małym, prowadzonym przez prywatnych właścicieli hotelu na cudownej wyspie Digurach. Wąska, długa, z cudownymi białymi plażami, zachęcająca do spacerów, opalania się i przede wszystkim korzystania ze wszystkich uciech wodnych. Do tego dodaję Wam super pilotkę, która zajmie się wszystkim na miejscu, żeby uchylić Wam nieba i naprawdę przekonać, że Malediwy to raj na ziemi.